Dzień dobry, nazywam się Maria Gładkowska, jestem aktorką i w tym roku mam 40-lecie pracy. I w związku z tym postanowiłam zrobić sobie prezent, zrobić sobie nowe oczy. Od kilkunastu lat korzystałam z okularów. W miarę upływu czasu mój wzrok się pogarszał, czyli coraz więcej dioptrii musiałam mieć do czytania, to były plusy. I do dali również, czyli do samochodu. Od lat nie było to komfortowe, a szczerze mówiąc, najbardziej czas pandemii dał się we znaki, ponieważ okulary, które musiałam mieć na co dzień, nie współpracowały z maseczką, ciągle parowały, były zadymione i komfort widzenia był po prostu niedobry. Kiedy moja przyjaciółka w ubiegłym roku zrobiła sobie korekcję wzroku, a nosiła okulary od 6 roku życia i miała bardzo poważną wadę, minus 6, no ja zaczęłam myśleć o tym samym, a ponieważ jestem cykor, no to oczywiście korzystam z przetartych już śladów i po prostu udałam się do tego samego pana doktora w klinice Optegra, co moja przyjaciółka. Ona miała zrobiony zabieg i widzi bardzo dobrze, nie korzysta już w ogóle z okularów, więc ja skorzystałam z tego utartego już szlaku i skorzystałam z tej samej kliniki. To była wymiana soczewek multifokalnych, czyli i dal, i bliż jest poprawiona już zdecydowanie w tej chwili. Sam zabieg, szczerze mówiąc, nie wiem jak długo trwał, ale to trochę było jak spotkanie towarzyskie, bo kiedy leżałam już na tym łóżku w trakcie zabiegu, byłam w pełni świadoma, nie odczuwałam żadnego bólu. No i rozmawialiśmy z paniami i z panem doktorem na różne tematy, łącznie z tym, że opowiadałam o swojej pracy zawodowej. Jeśli chodzi o używanie okularów czy soczewek kontaktowych, w mojej pracy było to po prostu utrudnione. Dla przykładu w filmie kostiumowym mogłam być tylko w soczewkach kontaktowych, które po powiedzmy 8 godzinach na oku były już dla mnie bardzo męczące. Oko czerwieniało, było zmęczone. Ja źle widziałam, w związku z tym nie czułam się komfortowo. Natomiast na scenie z kolei no, nie mogłam korzystać z okularów, bo nie mogłam. Zdarzyła się taka rola, w której musiałam czytać tekst na scenie i taką większą ilość tego tekstu. Oczywiście, że mogłam się go nauczyć na pamięć, ale reżyser wymyślił, że wprowadzimy okulary. No i wprowadziliśmy okulary, dzięki temu mogłam czytać, ale już teraz nie będzie to konieczne, bo po prostu ostrość widzenia, mimo że jestem dopiero tydzień po zabiegu, jest bardzo dobra i do bliży, i do dali. Mimo zapewnień moich przyjaciół, którzy byli po takim zabiegu, odczuwałam taki lęk i myślałam sobie, a jak nie będę nic widziała potem, co to będzie? Więc taki lęk i niepewność, nie ukrywam, były, ale oczywiście zaufałam lekarzowi, zaufałam panu doktorowi, który zapewniał mnie, że wszystko będzie dobrze. Jak co roku na obozie jogowym nad morzem, to też jest fantastyczne, że nie będę po prostu bez okularów, będę wszystko widziała. To jest bardzo dobre. W czasie jazdy na rowerze te okulary przeszkadzają, też zaparowują. Czasami owad jakiś jest na okularkach, więc no już tego wszystkiego nie będzie. I to mnie bardzo cieszy, że po prostu będę miała wygodniejszą codzienność. Jeśli chodzi o jazdę samochodem, do tej pory musiałam używać okularów o szkłach progresywnych, bo do jazdy musiałam widzieć, co się dzieje przede mną, więc teraz po prostu będę mogła być bez okularów, tylko ewentualnie w
w okularach przeciwsłonecznych i będę widziała i dal, i będę widziała wszystko, co jest na telefonie, czyli całą mapę. Będę mogła śledzić GPS-em.